Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest World of Warcraft, świąteczny World of Warcraft. Przed wami mój Łotr, Kamol, Rogal w sensie. Nie wiem, czym się tak podniecam, przecież znam tą postać nie od dzisiaj. Zagrajmy zatem. Jesteśmy w The Burning Crusade. To jest jeden z moich ulubionych dodatków. Właściwie zaraz na drugim miejscu po Wrath of the Lich King, nie patrząc na Mist of Pandaria, bo Mist of Pandaria to jest zupełnie inna liga. 63. poziom Hellfire Peninsula. Zawsze wymawiam to drobinę inaczej, ale to jest niecenzuralne, zatem Peninsula, przy tym pozostańmy. Mój Boże, dzisiaj chciałbym wam trochę poopowiadać o tym, jak długo i cudownie się czekało na ten dodatek. Właściwie cudownie to się nigdy nie czeka, ale wiecie, z World of Warcraft jest jak z jedzeniem w dobrej restauracji. Im dłużej poczekacie na główne danie, tym bardziej wam ono będzie smakować. Tak sobie myślę. Przywitam się z gildiowiczami. Hello! Nagrywam. Okej. Okay. Mój już skradacz gdzieś tutaj jest? Tak jest. Oto ja. W tej chwili zdecydowałem się na build Assassination, bo on jest bardzo przyjemny. Podczas levelowania, jak i podczas PvP. Potem być może gdzieś zdecyduję się na Subtlety, ale to wszystko w swoim czasie. Okej. Okay. Korzystam z addona Carbonite, tutaj go widzicie, on mi zdecydowanie ułatwia podróżowanie między questami, a to dlatego, że nie do końca pamiętam lokacje wszystkich questów, natomiast świetnie już znam fabułę i nie chce mi się czytać opisów, żeby wiedzieć, gdzie się znaleźć, a to na tej mapie tutaj po lewej stronie idealnie pokazuje, gdzie powinienem się udać. Muszę się dorwać do dusz tych tutaj złoczyńców. To też zrobię za chwilę. Oj, już się jakiś łajdek do mnie przyczepił. Ale zobaczcie, jakie obrażenia zadaje. Ciach. Załatwiony i jego dusza została pozyskana. Ale jest lepsze miejsce na wykonanie tego questa, ale zdaje się, że widziałem gdzieś tutaj minerały, ale to mi... Chyba mi jakiś druid skubnął. No to nic, przelecimy się trochę tutaj nad tym. Słuchajcie, World of Warcraft pojawił się w sklepach w roku 2004 i był to dla mnie cudowny czas. Cudowny czas, byłem bliski zawołowi serca ze szczęścia. Ja na tą grę czekałem straszliwie. Od czasu praktycznie Warcraft Orcs versus Human. Ja do firmy Blizzard mam, no, cierpię na nieustającą miłość i nic na to nie poradzę. Tu zrobimy sobie tego questa, ponieważ przy okazji można też zrobić drugiego. No i przez 3 lata bawiliśmy się w podstawową wersję gry, co było do pewnego stopnia uciążliwe dla takich graczy jak ja, bo widzicie, ja nie jestem wielkim fanem rajdowania, zwłaszcza w 40-osobowych grupach. Nigdy nie byłem. Ja lubię taką samodzielną zabawę. Może to zabrzmi dziwnie. Samodzielną lub też w towarzystwie kilku dobrych znajomych, z którymi się doskonale porozumiewam. Ogłuszmy tego tutaj. Dzięki temu mogę się dobrać do tego dziada tutaj. I dziabnąć go prawie jednym ciosem. Okej. Okay. Muszę tych orków zabić 20. Zatem wolę przygody w mniejszym gronie osób. Za to takich ludzi, którzy się dobrze znają. Ten taki content raidowy też lubię, owszem, lubię poznawać te historie. Natomiast jakby takie codzienne granie w mniejszych grupkach dawało mi dużo więcej radości. Ja cholernie lubię instancje, takie wyzwania, którym można sprostać w małych grupach osób. Żałuję, że nie ma 5-osobowych raidów trochę, ale dobra. Nie zdążysz się uleczyć, paskudny czerwony orku, bo cię zaciukam i już. Tutaj przy okazji uwolnimy też te gobliny. Wychodź, wychodź, wychodź. Jacku, chcieli z ciebie zrobić obiad, tak? Nie przejmuj się. Wiem, że przypominasz zieleninę, trochę jak sałatkę. Odrobina pomidorków i byłoby z ciebie wyśmienite danie. Ale doskonale rozumiem, że nie chciałbyś być zjedzony. Dziabnijmy tego, dziada. W zasadzie to... Tak z przyzwyczajenia wchodzę chipshotem, ponieważ chipshota używałem, kiedy grałem Subtlety, bo tam są backstaby, którymi trzeba przycelować w plecy, a przecież tu tymczasem mogę sobie po prostu zaczynać walkę od ostrego wejścia, które praktycznie w 2 ciosach jest w stanie tą walkę zakończyć. Ja wszystko, to co mam na sobie, to są heirloomy, oczywiście przetransmogryfikowane. Dlaczego mówię oczywiście? Ponieważ w PvP lubię udawać osobę, która jest łatwym celem, a potem, kiedy dojdzie do walki,
No to zadać kilka udanych ciosów. Zatem, czekaliśmy na ten dodatek przez 3 lata. Pojawił się rok 2007 i wreszcie uruchomiono tą krainę. Jakże wszyscy byli zadowoleni. Tutaj było też kilka błędów takich, których Blizzard potem unikał. To znaczy, jednym z ważniejszych błędów było to, że alianci i horda, że wszyscy zaczynali na tym jednym terenie. Przez to po prostu to było tak totalnie zapełnione miejsce, że sobie nie wyobrażacie. Nic nie dało zrobić przez długi okres, dlatego późniejsze ekspansje już raczej zakładały to, że ludzie mogą się rozejść po różnych miejscach. Tak było w Kataklizmie. Była Mont Hijal i był ten podwodny teren, którego nazwy już tak nie do końca pamiętam. Więc a to właśnie nieistotne. Jak to się nazywało? Wachshir. Okej, okay. Dziabnijmy jeszcze jednego orka. Prawie jednym ciosem, popatrzcie, jak cudownie. No przeciwko graczom nie jest tak wesoło, nie jest tak wesoło. Zwłaszcza przeciwko healerom, ale na ten temat już pewnie milion rozprawek napisano, ja nie będę się przyłączał do tego właściwie uzasadnionego narzekania na to, że healerzy są trochę przesadzeni. I, znaczy, zwłaszcza na tych niskich poziomach, bo potem już trochę się to wszystko wyrównuje, ale i tak nie jest jakoś super łatwo zabić healera. Okej. Może wyłączę ten... O, tu mi Adon też przy okazji wykrył jakiegoś alianta w okolicy, ale coś go nie widzę. No to chyba jesteśmy bezpieczni. Mogę go sobie przy innej okazji, ale mi ładnie krytyki wchodzą. Opa. Jakim tanecznym krokiem porusza się ten misiek, to jest po prostu przecudowny. Jak ja uwielbiam tą rasę, jak ona genialnie pasuje do mnie. Kurczę, tak szybko ich załatwiam, że nawet nie zdążę stealtha odświeżyć. Assassination ma swoje zalety. Kombat też jest dobry przy walce przeciwko pojedynczym graczom i świetnie też się spisuje przeciwko grupkom. Okej. Zatem cały czas, kurczę, decyduję się na jakieś dygresje i w rezultacie moja cała historia z delikatnym opóźnieniem zostanie opowiedziana. Ale czekajcie, może podniosę trochę głos? Sound, no pewnie. Na pewno macie ochotę posłuchać muzyki. Chociażby w przerwie między moim gadulstwem. Muzyka w Outlandach bardzo przypominała muzykę w Diablo. Zwłaszcza niektóre lokacje były takie... klimatyczne. Nie wiem, jak to powiedzieć, to trzeba pograć w jedną i w drugą grę, żeby to zobaczyć. No, zatem dostaliśmy tą grę. Instancje były wyśmienite. Fakt, że przedmioty, które się zdobywało tak łatwo, upgrade'owały nasz gear. Tylko ci, którzy rajdowali ostro, musieli troszkę poczekać, ale też dosyć szybko te przedmioty udało się zastąpić. Mi to pasowało, bo jak powiedziałem na początku, żaden ze mnie wielki rajder nie był. Okej. Okay. Więc szybko wymieniłem swój ekwipunek, chodzenie do instancji znowu stało się wielką radochą. A propos instancji, kilka fajnych rzeczy tu wprowadzono. Sety, które można było zebrać w instancjach, czyli każda klasa miała jakiś zestaw ciuchów, które były do pozyskania. No i tryby heroik wprowadzono po raz pierwszy, bardzo interesujące, one zupełnie zmieniły sposób patrzenia na instancje. Z tym, że tryby heroik były bardzo, bardzo trudne. Tam można było zdobyć epickie przedmioty, ale no, trzeba było się napracować, trzeba było mieć zgraną ekipę. Jakoś w zasadzie to się ludziom dosyć podobało, ale w Kataklizmie już to nie przeszło. A wiecie czemu? Bo ludzie się przyzwyczaili do tego, co było w Wrath of the Lich King, do tego bezstresowego właściwie przebiegania przez instancje. I to bezstresowe przebieganie przez instancje też miało jakąś taką zaletę. Nie każdy lubi ostre, ciężkie wyzwania. Ja osobiście, czy ja wiem, ja lubiłem i taki system, i taki. Ale przyznam, że w Wrath of the Lich King grałem więcej instancji niż w Kataklizmie, zatem, no cóż, można powiedzieć, że jednak ten system Wrath of the Lich King bardziej mi podszedł. Natomiast w The Burning Crusade bardzo dużo też robiłem instancji, a to dlatego, że trzeba było tutaj robić dla frakcji reputację, przez instancje się robiło. Zwłaszcza do Scenarion... Jest Scenarion Hold? A mniejsza z tym, tak czy inaczej. Te takie druidzkie frakcje. Oddam questa tylko. Ja grałem druidem wtedy i można było zdobyć fenomenalny młotek dla druida.
Do tankowania, no, który świetnie, świetnie jest sprawdzał. Zresztą tak naprawdę w The Burning Crusade wprowadzono możliwość, tam jakby poszerzono to, co mogą robić klasy. Wcześniej druid w formie misia nie za bardzo mógł tankować. To było bardzo umowne, że on jest, będzie tankiem. Nikt nie używał w poważnych instancjach druida do tankowania. Chociaż przyznam wam, że zdarzyło mi się off-tankować w Molten Core jakiegoś tam bossa. Znaczy bossa, który miał ady, więc to była fajna zabawa, ja zawsze chciałem tankować misiem. No i właśnie w The Burning Crusade mi się udało, ja tutaj byłem pełnoprawnym, pełnowymiarowym i działającym w pełnym zakresie tankiem. Mój Boże, jak można być jeszcze do tego stopnia tankiem? No, mniejsza z tym. Uratowaliśmy tych. Teraz muszę klucze pozyskać. To chyba tu w kopalni. Okej. Okay. No i także wprowadzono tutaj rajdy, które zakładały mniejszą ilość osób, czyli 25. Co i tak jeszcze mnie do rajdów nie przekonało. No zrobiłem parę rajdów, co prawda, ale to jeszcze było nie to. Tak naprawdę w rajdy się zacząłem bawić w The Wrath of the Lich King, kiedy można było zgraną ekipę 10 osób sobie zorganizować. Fajnie było. Ale ciepło wspominam ten dodatek. Zdecydowanie miałem mnóstwo rzeczy do zrobienia w nim. Czy ja dobrze wlazłem tutaj? Shredderskiej. Zaraz, to się inaczej robiło. Och, to nie jest przyjemny quest. Czy w zasadzie tutaj też będziemy musieli coś dorwać, ale tak naprawdę muszę wezwać demona. I przy użyciu tego demona... Teraz wam pokażę. Chyba trzeba będzie... No właśnie. Jest tutaj świnka, jesteś? No chyba już... O! Fell Iron, muszę wykopać. Tak, jestem górnikiem. I nie odpuszczę żadnej żyle. Żadnej rudzie, o! Żyle to nie... Chociaż to właściwie żyły z kryształów, czy żyły... Minerałów, ale nieważne. No dobra. Dobra. Musimy pozabijać te łajdaki. A bardzo nieprzyjemny mobek jest dla Łotra, bo on za każdy cios zadany zadaje obrażenia także. Ajej. Foreman. Co tu się dzieje? Potrzebuję tego Foremana? She's work. O ile sobie przypominam, to tutaj trzeba było załatwić te świnki i potem wysłać demona, żeby je zeżar. Jak demon je zeżar, to niestety pozostawiał po sobie kubkę. Tego się nie da powiedzieć ładnie. I w tych odchodach należało poszukać klucza. Ale albo ja zgubiłem, albo oni totalnie zmienili tego questa. No, muszę przeczytać, no niestety. Summon fell and kill the range hellboard. Hellboar. Dobra, czyli robię dobrze. Jedyne co robię źle, to moment przywołania tego demona. No widzicie, tyle razy robiłem już te questy, a i tak mi pewne rzeczy umykają. Muszę przywołać demona. A mogę to zrobić gdzieś tutaj, bo tutaj są chyba klatki z tymi demonami. Dobrze pamiętam? Dobrze kojarzę? Całkiem możliwe. Chodź no tutaj. Paskudna, paskudo. Mam nadzieję, że szybko biegasz. Tak, szybko biega. No i bardzo dobrze. I polecimy zawalować na świnki. A tych świnek chyba sporo było tutaj. Tak jest. No już się zabiera. Czasami dziwne te questy. O Jezus. I niestety nie ma. Tak to jest, kurczę. Trzeba przeszukać te wszystkie pozostałości. Przy okazji, no oczywiście śmieszny smród się do mnie przyczepił i leci za mną ten zielony taki. No rób tą. Nie? Nie wiem, o jest. Jeszcze
nic z tego. A tu jeszcze robale gdzieś się... Teraz pewnie będą chciał z nim walkę stoczyć. Na tym terenie można naprawdę... Ja pamiętam zawsze, ja wszystkie questy zawsze tu czyściłem. W rezultacie wychodziłem stąd w okolicy 63 poziomu. Tym razem, zważywszy na to, że mam dużo rest exp, czyli tego doświadczenia takiego dodatkowego, które uzyskujemy wtedy, kiedy nie gramy, a ja nie gram już tak, jak kiedyś bywało. No, muszę robić filmy na YouTube'a. Wielu osobom się wydaje, że to takie hop-siup, ale pewnie, przypuszczam, nigdy nie miały okazji zmontować filmu, do którego jeszcze się podpina kamerę i takie tego typu rzeczy. Ja osobiście lubię takie zabawy. Z montowaniem filmów chyba nawet... Mogę jakby sympatię do montowania filmów porównać z sympatią do gier. No, zjedz tą świnię i wiesz, co masz tutaj zostawić. Spawnuj się! Spawnuj się, no, jeszcze paruje. Okej. Okay. O! No dobra, zobaczymy się za chwilę, jak już znajdę to, co do znalezienia pozostało. Fuj! No i znalazłem to, co do znalezienia było. Oddamy tego questa sobie. Tu jest Arasius the Cruel Slain. To może być ciężkie wyzwanie. Tutaj tego bossa, którego teraz będę zawijał, robiło się w grupach pięcioosobowych. On dawał fajną nagrodę. Teraz właściwie dla mnie ta nagroda nie jest czymś nadzwyczajnym. Ale najpierw wykończymy jednego potworka w tych kopalniach. Tak jest. No i tutaj będzie premiowane posiadanie stealtha, czyli skradania się. Po angielsku, znaczy dosłowne tłumaczenie wyrazu stealth, że jest ciekawostka, to podstęp. Tak jest w słowniku, sprawdzałem sobie ostatnio, bo potrzebowałem w ramach filmu z Guild Wars 2 przetłumaczyć stealth. I tak właśnie nie byłem do końca pewny. Podstęp okazuje się. Dobra, wykończmy najpierw tego. Załatwiony. No i ten boss oczywiście dla mnie nie będzie stanowił wielkiego wyzwania, ale... I załatwiony. Zginął śmiercią marną. I to jest dobra uwaga, pamiętajcie, znaczy dobra nauczka, nie podskakujcie goblinom, bo ktoś was może dziabnąć nożem w plecy. Nie mówię, że od razu Pandaren, ale... Kto wie. Zresztą ja też bardzo lubię gobliny swoją drogą. Jest wyśmienita rasa, oni mi trochę przypominają rodzinę Soprano. Sposób, w jaki oni mówią. No, trzeba by mieć też goblina, żeby poznać te wszystkie emotikony i jakby historię trochę. No, weźmy sobie siekierkę, ona chyba najdrożej uda się sprzedać. Przy okazji, od gdzieś tam w którejś ekspansji Łotr Rogue może używać siekierek. To też bardzo jest satysfakcjonująca rzecz, bo siekierki ładnie wyglądają. Przy pandzie będą na pewno fajnie wyglądały. Zwłaszcza w kombacie. Przypuszczam, że kombata właśnie będę używał przy PvP, chociaż kto wie, zobaczymy. Proszę bardzo, zabili tego. Widzę, że on chyba już nie jest bossem takim elitarnym. O kurde, prawie spadłem. Muszę poczekać, aż on się zrespawnuje. Ale to może w międzyczasie, żeby nie tracić czasu w międzyczasie. Ojejku. Wykopiemy sobie tutaj Fell Iron. I warto, to jest, ja cały czas robię questy praktycznie z dwóch pierwszych lokacji. Warto by się wybrać gdzieś dalej. A, mam tutaj Terror Finds. To mam ich też przy okazji do zabicia. Ale jest i mój przeciwnik. On ma 12 tysięcy życia, no to nie jest byle co, ale raczej nie powinien stanowić wielkiego problemu. Czemu ta łajza za mną jeszcze lata, mi powiedzcie. A, shit, zmarnowałem właśnie. Można by ich zabić. Albo można po prostu uciec. No, oni sobie znikną. I bardzo dobrze. Bandaż. No, kiedyś jego zabić to nie była prosta sprawa. Oj nie.
Trzeba było ekipę składającą się z 3 osób, albo wezwać kolegów z gildii. Co i tak nadal pozostawało sporym wyzwaniem. Z tymi też się walczyło, oj. Teraz to się tnie przez te mobki w zastraszającym tempie. Kurczę, chciałbym już pograć instancję w Mist of Pandaria, ale ja jestem powolny. Ja lubię sobie 55 razy dobierać klasę. Mam nadzieję, że tych uzlingów... Te uzlingi były problemem. One mają taką zdolność, która powoduje, że przez minutę mamy debuffa, który zadaje nam obrażenia. Jak się grało łotrem, to było strasznie upierdliwe i na przykład nie było jeszcze Cloak of Shadows, czyli nie można było tego usunąć z siebie, zrzucić tego debuffa, to człowiek przez minutę nie mógł się skradać, a jak się nie mógł skradać tutaj, to cały czas trafią na te uzlingi całe cholerne, no i w związku z tym całą tą lokację przechodził bez skradania się. No ale przecież nie. Wiadomo, że nie po to robimy łotra, żeby się nie skradać, tylko po to, żeby się właśnie skradać. A muszę te terror findy zabić. Wiecie co? Ja sobie przelecę. Tutaj jest lokacja Blood Elfów. Bo tak swoją drogą w tym dodatku właśnie pojawiły się Blood Elfy i ta druga rasa aliantów, której za chwilę nie mogę zapamiętać. Pamiętam jedynie tyle, że znają się na klejnotach. Okej, okay. A przelecimy sobie też nad Outlandami. Te lokacje, które tutaj widzicie, to były 3 takie punkty, w których toczyło się World PvP. To była odpowiedź Blizzarda na prośbę graczy, żeby coś takiego zainstalować. No i tutaj trzeba było przejmować te lokacje, za to można było dostawać nagrody w postaci takich specjalnych marków. Te marki można było przeznaczać na jakiś tam fajny sprzęt. Dobra rzecz, do pewnego stopnia można się tu było bawić, zwłaszcza po premierze. Potem, jak już ludzi ubyło w tych lokacjach startowych, no to już było trochę gorzej. Więcej czasu spędzało się w Nagrand. Nagrand jest taka specjalna wysepka, znaczy w cudzysłowie wysepka, tam Nagrand jest takim posiekanym miejscem, posiekanym w sensie, że zniszczonym po kataklizmie, jaki tu Outlandy spotkał. Sobie tutaj wykopać tylko tą rudę. A, powinienem dać radę. Załatwiony. Teraz ostatnio Vanish zmniejszyli cooldown do 2 minut. I bardzo dobrze. Vanish to powinna być taka zdolność łotra, której może przynajmniej raz użyć w każdej walce. Jak sobie wybierzemy Preparation, co też będę miał w PvP, no to wtedy możemy użyć tego ze 2 razy, no ale przy takim cooldownie 3-minutowym to zdarzało się, że praktycznie w co drugiej walce na Battlegroundzie łotr Rogal nie miał tego Vanisha. A to jest kiepska sprawa. Weźmy sobie tu kłeściki. Jest ich sporo, sporo do zrobienia. Nie wiem, czy ja zrobię wszystkie. Powinienem się przenieść może na inną lokację. Ale jakoś lubię to. Hellfire Peninsula. Dużo wspomnień dobrych z tego miejsca. Falcon Watch. Accept. I jeszcze tutaj kościory. Plus ten łajdak za mną cały czas latam. Widocznie nie oddałem jakiegoś questa. Albo nie zrobiłem. Pewnie go dokończę za chwilę. Questy. Patrzcie, jaka długa lista. Mój Boże. I większość questów 62 poziom? Okej. Przypuszczam, że po tym terenie od razu się udam do Nagrand, jak tak dalej pójdzie. No i cóż. Tak oto wyglądają Outlandy z łotrem Kamolem w roli głównej. Zapraszam Was zawsze na live'y, w każdy poniedziałek o godzinie 21, z wyjątkiem dzisiaj. Zbliżają się święta, więc sami rozumiecie, raczej nie będę streamował. Tak czy inaczej, no kurczę, życzę Wam naprawdę masy udanych prezentów pod choinkę, bo to przecież dzisiaj. Dzisiaj jest 24, dopiero teraz się zorientowałem. Wiecie, to nie jest tak, że ja nagrywam to w poniedziałek, nagrałem to troszkę wcześniej, w sobotę. Szczerze mówiąc, żeby mieć troszkę zapas, żeby Wam coś pokazać na święta. Zatem naprawdę szczerze Wam życzę, żebyście znaleźli coś fantastycznego pod choinką. Kto wie, może nawet Mist of Pandaria, albo całą paczkę, jeżeli nie posiadacie tej gry. Tak,
jak najbardziej gamingowe prezenty i ciepła, fajna, rodzinna atmosfera. Trzymajcie się. Pa, pa.